We wtorek 21 września bieżącego roku podpisana została umowa na realizację drogi obwodowej miasta Przemyśla. Całkowita wartość tego projektu to 250 milionów złotych. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, którym została firma Mota Engil Central Europe. Kontrakt 220 milionów to po prostu wymaga szereg przygotowań formalnych, które można po podpisaniu umowy zacząć załatwiać u ubezpieczycieli, bo trzeba ten dokument okazywać wszędzie, co się chce zacząć. Przygotować programy zapewnienia jakości biozy, to wszystko dopiero teraz. Równolegle z organizacją zaplecza będziemy tworzyć dokumentację i to nie będzie okres, że my czekamy, tylko po prostu przygotowuje się formalności wszędzie związane z tak dużą ilością. Nastąpi w ciągu najbliższych kilku tygodni. Niezwłocznie po tym przekazaniu pracy budowy rozpoczniemy pracę kontraktową. Wielokrotnie podkreślamy, że Przemyśl jest tym miastem, które na mapie Podkarpacia jest najważniejsze, jeżeli chodzi o współpracę transgraniczną, może stać się ośrodkiem, który będzie determinował rozwój pozostałej części województwa. Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 to przede wszystkim usprawnienia komunikacyjne. 21 września 2010 roku to bardzo ważna data dla mieszkańców i dla Przemyśla, dla regionu. Ze względu na podpisaną właśnie umowę z wykonawcą na realizację drogi obwodowej miasta Przemyśla, tak długo oczekiwanej inwestycji, wyczekiwanej, no i tej, która ze względów różnych jest bardzo pożądana. No przede wszystkim wpisujemy się w realizację zadania tuż przed Euro 2012, gdzie zadanie ma być do 2012 roku zakończone. Droga obwodowa, która wyprowadzi ruch ciężki poza miasto, to także bardzo istotny element, patrząc na zakorkowane ulice i rozwiązania komunikacyjne, które równolegle będą mogły być stosowane, bo nie zapominamy tutaj o innych inwestycjach, także drogowych. I rozwiązania komunikacyjne przebudowywane, modernizowane, to jest jedno z priorytetowych zadań samorządu miasta Przemyśla obecnej kadencji. Cieszy fakt, że udało się zrealizować korzystnie to zadanie w znaczeniu jego przygotowania i zakończenia, gdyż to nie tylko środki finansowe, bo one są coraz bardziej dostępne i możliwe do skonsumowania. Ważne, żeby nie przeszły nam w cudzysłowie koło nosa. Tak więc codzienna, trudna praca osób odpowiedzialnych od ZDM-u, poczynając jako naszej instytucji, przez pracowników Urzędu Miasta, którzy pracowali naprawdę bardzo skrupulatnie nad tym, byśmy mogli tę umowę właśnie podpisać. Tak więc nie było żadnych zastrzeżeń, żadnych uwag, pomimo kłopotów, pomimo pewnych trudności, jak zwykle proceduralne, które pojawiają się po drodze, pokazało się, że można dobrze przygotować projekt na tak znaczącą kwotę finansową. Cieszy to tym bardziej, że już do miesiąca czasu wykonawca, określając terminu drogowego, ma wejść w teren i inwestycje rozpocząć. Także udało się od początku do końca projekt przygotować, podpisać umowę, teraz tylko czekać na przysłowiowe wbicie łopaty i wjazd ciężkiego sprzętu na teren budowy. Poprawy dostępności komunikacyjnej, jeśli chodzi o miasto Przemyśl, ale także i okolice, które będzie łączyła droga obwodowa, to pamiętajmy, że zawsze przy tego typu obwodnicach drogowodowych, nowo budowanych rozwiązaniach komunikacyjnych powstają tereny, na których lokują się potencjalni inwestorzy, na których lokują się usługodawcy. I tutaj także liczymy na to, że przy okazji tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy, powstaną nowe oferty dla mieszkańców czy przyjeżdżających do miasta Przemyśla turystów czy gości. Jest to bardzo ważne zadanie, niejako towarzyszące, ale bardzo oczekiwane i bardzo u nas w Przemyślu szczególnie pożądane. Jak przy każdym zadaniu realizowanym w Przemyślu, gdzie rozmawiam z wykonawcą, tak i tutaj rozmawiałem z szefostwem firmy Mota, by zarówno zatrudniani przy inwestycji byli mieszkańcy, pracownicy z firm działających na terenie miasta Przemyśla, ale i by niezbędne materiały, czy to, co towarzyszy realizacji tak dużej inwestycji, mogło być realizowane także na przemyskim rynku,
gdyż dostępność zarówno usług i wykwalifikowanej tej siły roboczej, jak i towary, które są w zasięgu ręki tu właśnie w przemyślu, stąd powinny być brane i tutaj wykorzystywane. Tak więc myślę, że w tym kierunku na pewno będzie realizowana i znakomita większość zadań będzie realizowana przez osoby z terenu miasta i przez firmy, które dostarczają także materiały z terenu właśnie miasta Przemyśla i okolic. Mota Engil Central Europe to firma, która zasięgiem swojej działalności obejmuje nie tylko Polskę, ale także Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry. Ma na swoim koncie m.in. budowę drugiego mostu przez Wisłę w Sandomierzu czy budowę drogi S8 na odcinku Wrocław-Psiepole-Syców. W ramach zadania zostanie zrealizowany 4-kilometrowy odcinek drogi łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28.